W dzisiejszym filmie unboxing tego oto laseru krzyżowego, czy też poziomicy laserowej marki Stanley. Model Cubix. Koszt około 200 zł. A więc cenowo raczej tak powiedziałbym z tej najniższej półki. Aczkolwiek nie chciałem inwestować za dużo, dlatego też zdecydowałem się na tą markę. Dosyć znana marka, od wielu lat istniejąca na polskim rynku, także myślę, że dla moich potrzeb wystarczy. Producent deklaruje 12 metrów zasięgu wiązki laserowej. Deklaruje błąd pomiarowy na poziomie 0,6 mm na każdy metr, a więc na 12 metrach 0,6 razy 12 to będzie 6 mm, tam powiedzmy 7 mm może być przekłamania. Rysuje linie krzyżowe i z tego co się orientuję powinien mieć blokadę również tej wiązki laserowej, gdy ustawimy przykładowo, mamy poziom i możemy zablokować wiązkę laserową, że po prostu będzie po skosie, a nie będzie poziomowało z automatu tego w środku, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Zestaw niby zawiera jeszcze dwie baterie i uchwyt montażowy na drzwi na przykład, bądź też na inne przedmioty, a także futerał taki skromny. Zobaczymy co tam w środku jest. Zapoznam się troszeczkę z ulotką jeszcze i sprawdzimy jak to działa. Mam dwie łaty, porównamy pomiary, zobaczymy na jakiej odległości działa, w jakim świetle i tak dalej. Zapraszam. I tak, zestaw zawiera oczywiście urządzenie, uchwyt montażowy, tu jest takie jakby imadełko, taki ścisk, który możemy na przykład włożyć sobie w drzwi. Akurat jest ustawiony w ten sposób, że montaż na przykład do blatu. Skręcamy i ściskamy sobie tym właśnie imadełkiem. I tutaj jest taka półeczka jakby odchodzi, gdzie montuje się właśnie urządzenie do otworu montażowego. No i tutaj ewentualnie reguluje się jeszcze wysokość. Uchwyt posiada również możliwość przekręcenia go w ten sposób, także żeby montaż był możliwy również do drzwi. Czyli w ten sposób przekręci się i ta półeczka będzie tu i urządzenie będzie mogło pracować. Myślę, że dosyć rozsądnym rozwiązaniem przy zakupie poziomicy laserowej jest również zakup jakiegoś statywu. Ja akurat byłem na zakupie statywu do kręcenia filmów, więc przy okazji skorzystałem, że tak powiem, i zamówiłem sobie również statyw. Aczkolwiek z dwóch osobnych ogłoszeń, także niczego nie reklamuję, posiada zestaw również taką torebeczkę i dwie baterie, które nie wiem czy są alkaliczne, ale nie wyglądają na takie, nie wiem, może rozruchowe, w każdym bądź razie zobaczymy, odpalimy na nich to urządzenie. Bateryjki wkłada się tutaj. Dwa paluszki zwykłe AA.
Dobra. I instrukcja obsługi, która musi być po polsku, bo jak nie ma, to będzie źle. Jest. Mamy instrukcję, także wszystko się zgadza. Zobaczymy, jak to działa. W sumie jedyne sensowne pomieszczenie, które znalazłem do tego testu, naszego położyłem tutaj ten laser krzyżowy w odległości 4 metrów od tamtej ściany. Tam będziemy wyznaczać właśnie linię. Leżą też łaty przygotowane, poziomice. Zobaczyć, czy mamy poziom, czy nie. Aczkolwiek to będzie taki pomiar, wiadomo, nie? Łaty są w każdym razie dobre, bo sprawdzałem. Poziomice są dobre, także zobaczymy. Uruchamiamy. W tą stronę mamy blokadę, czyli będzie zablokowany, a w tą stronę mamy urządzenie i wyświetla nam, idzie. Jak widać, weźmiemy sobie. Przy 4 metrach linia ma, powiedzmy, 3 mm, więc nie ma rozproszenia laseru. Teraz zobaczymy, czy wszystko gra z poziomem. No, poziomica wskazuje idealny poziom. Idealny poziom wskazuje. No nie przeniosę tego, żeby pokazać, bo się nie da. Aczkolwiek zobaczymy drugą. No i? No i jest poziom. Także... Wróćmy jeszcze łatę i idziemy patrzeć, czy wszystko gra. No nie mogło być inaczej, to jest poziomica na pewno pokazuje dobrze. Z 4 metrów mamy taką mniej więcej wiązkę laserową. No mógłbym jeszcze po 5 zmierzyć, oczywiście. Nie wiem, czy było. No i poziom ten 5 właśnie też jest. Wiadomo, jest to pomiar taki. Zawsze jakaś tam pomiarowy. W przypadku oka poziomnicy na pewno jest. No, poziom mamy. Szerokość tego pomieszczenia to jest 320 cm, a więc z odległości 4 metrów mamy taką długą linię, taką szeroką. To samo pomieszczenie, tylko przy świetle dziennym. Odległość również 4 metry. Jak widać, linię mamy. Na pewno jest mniej widoczna niż przy świetle sztucznym, aczkolwiek z 4 metrów widzimy ją na białej powierzchni. Teraz test na zewnątrz. Odległość 4 metry. Nie wiem, nie widzę kompletnie nic. Z metra odległości mniej więcej. Uruchamiamy urządzenie. No i widać tutaj ewidentnie
mamy. Aczkolwiek nie jest to jakiś oszałamiający pomiar. Jesteśmy po testach tego urządzenia. Co jeszcze mogę dodać? W momencie ustawienia tego przełącznika w pozycję wyłącz, następuje blokada tego urządzenia pomiarowego, tego wahadła jakby, żeby ono się po prostu nie ruszało podczas transportu, podczas przemieszczania tego urządzenia. To jest guma, ten materiał, taki gumowy, tutaj plastik, tworzywo i co tu więcej. Można jeszcze dodać, że instrukcja jest dosyć skąpa. Dosłownie dwie strony jest w języku polskim, w każdym języku jest właściwie dwie strony. W zupełności nie ma instrukcji obsługi tego urządzenia, co trzeba zrobić, żeby go uruchomić i tak dalej. I abyśmy chcieli wykorzystać w pełni jego funkcję. Także to akurat na minus. Aczkolwiek no, zobaczymy, nic na tą chwilę nie mogę więcej powiedzieć. Pokazałem po prostu, pomierzyłem. I tyle na dzisiaj. Dzięki. Hej.